pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym z dwóch majowych filmów w terenie, w których jestem gościem marki TK Maxx. TK Maxxa kojarzymy wszyscy, możemy tutaj kupić ubrania światowych projektantów w cenach zawsze do 60% taniej od regularnej ceny sprzedaży. W Polsce mamy 27 TK Maxxów, a ja goszczę dzisiaj w TK Maxxie znajdującym się we wrocławskiej Renomie. I kiedy ja usłyszałam, że do letniej kampanii zostali zaproszeni prawdziwi klienci sklepu TK Maxx, zostali znalezieni podczas właśnie robienia zakupów, to sobie pomyślałam, że bardzo mi się podoba wyjście w stronę klienta i pokazania go właśnie w roli modela i że z chęcią pokażę ubrania, które tutaj się znajdują i właśnie nakręcę dwa fajne, trendowo-stylowe poradniki, bo oba filmy będą właśnie o obowiązujących trendach i o stylu. Także Radzka w TK Maxx, zapraszam do oglądania. Teraz już jestem z Paulą, polską gwiazdą kampanii TK Maxx, o której mówiłam wcześniej. I co ciekawe, Paula została zaproszona do wzięcia udziału w tej kampanii właśnie podczas zakupów w sklepie tutaj, właściwie nie tutaj, tylko w Warszawie. Dokładnie tak, poszłam kupować rękawiczki. Czyli to było kiedy? W grudniu? Zimą? To było w grudniu, zaraz przed świętami. Intuicja podpowiadała mi, że po prostu, że muszę do tego TK Maxxa się wybrać. Weszłaś na Marszałkowską, chciałaś kupić rękawiczki i co? Dokładnie tak było. No i po prostu już zostałam na stałe, no. Na kilka miesięcy. W ogóle to jest niesamowita historia. Ja powiedz mi jeszcze, gdzie była kampania realizowana? Kręciliśmy w Urugwaju, przepiękne miejsce. Dokładnie w Montevideo i w okolicach Montevideo. Ale super. Także słuchajcie, wszystko się może zdarzyć. A my dzisiaj z Paulą i na Pauli pokażemy, jak interpretować obecnie najsilniejsze, takie najbardziej widoczne trendy i jak dostosowywać je do swojego stylu, wkomponowując je do naszych codziennych zestawów, żeby się ubierać, a nie przebierać. Także zapraszamy. Zaczynamy, Paula. Zaczynamy. Do dzisiejszych zestawów wybrałam 4 najbardziej widoczne, wiodące trendy na wiosnę, lato 2015 plus jeden taki trendowy letni klasyk plus jeden fason ubrania, który osobiście mi się bardzo podoba i cieszę się, że jest modny. I zaczniemy od trendu, który utrzymuje się już od wielu sezonów, jest bardzo popularny, opanował już ulicę, czyli oczywiście od sportu. Z tym, że wydaje mi się, że ten sport czasem ciężko jest wkomponować w codzienne zestawy tak, żeby jednak były elementy sportowe, żeby było nam wygodnie, ale żeby nie wyglądać jak idziemy na siłownię albo z siłowni, albo jakbyśmy szły ten sport uprawiać. I na przykład tutaj mamy pierwszy miejski zestaw, w którym mamy dżinsy i do tego bluzkę. To jest taka bluzko-bluza właściwie, bo to jest grubsza bluzka o takiej formie sportowej, o formie sportowego topu. Natomiast materiał tej bluzki ma bardzo ciekawą taką 3D fakturę, która sprawia, że ta bluzka jest bardziej stylowa niż sportowa. Właściwie to jest taki sport stylowy, coś co ja lubię, do tego sportowe buty, wygodne trampki i jeszcze torebka przewieszona przez ciało albo gdzieś tam na ramieniu, też wygodna, żeby wiele rzeczy się zmieściło. Drugi zestaw sportowy to będzie zestaw taki, który na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda sportowo. Mamy tutaj shorty w kwiaty i mimo tego graficznego nadruku, to są shorty i koronki właściwie. To są shorty, które mają właśnie bardzo sportową formę, takich shortów wręcz gimnastycznych. Do tego jasny top i kurtka granatowa na wierzch. Ta kurtka to jest w ogóle świetny element, bo ona przez ten granat, to jest taki elegancki kolor i ona wygląda właściwie, wcale nie przypomina nam sportowej kurtki, ale jest taka krótka parka ściągana z kapturem, ściągaczem w talii. Natomiast tę kurtkę spokojnie założymy sobie i właśnie do takich shortów, do różnego zestawienia na co dzień. Również zarzucimy ją do różnych zestawów dress code'owych na koszulę. Także to jest taka bardzo uniwersalna, ale jednak sportowa kurtka. Kolejny trend, bardzo widoczny, to są duże motywy kwiatowe. I teraz tutaj te kwiaty mam w trzech propozycjach. Pierwsza to będzie kwiaty na wesele, czyli tutaj mamy sukienkę w kwiaty w formie lat 50. rozkloszowaną, do tego delikatne buty na obcasie, szpilki i torebka pomarańczowa. Natomiast ta sukienka poza fajną formą i motywem kwiatowym ma jeszcze ciekawy, połyskujący odrobinę, nie tak bardzo świecący się, ale połyskujący materiał, który świetnie wieczorem właśnie na takiej weselnej imprezie, na weselnym przejęciu będzie
będzie wyglądał. Drugi zestaw kwiatowy to jest zestaw na co dzień do miasta. Tutaj mamy dżinsy szare, do tego luźna, oversize'owa bluzka, koszula, taka, która wygląda, czyli taka oversize, czyli przeskalowana, taka, która wygląda na większą, na lekko za dużą. Możemy na przykład też taką koszulę swojemu chłopakowi z szafy podkraść. W każdym razie to jest koszula luźna. Ja ją akurat tutaj związałam na supełek. To też daje tej stylówce takiego luźnego, miejskiego, letniego charakteru. Wygodne buty na nogach i mamy tutaj kwiaty, propozycję numer 2. A numer 3, uwaga, to będzie wielki, fajny, przeciwdeszczowy płaszcz w taki motyw boazeryjny, taki trochę jak ze ściany, jak z kanapy. To jest motyw retro. To są takie kwiaty właśnie w retro klimacie, takie trochę babcine, natomiast nadrukowane na gumowym przeciwdeszczowym płaszczu dają taką miejską, ale bardzo wesołą i ciekawą kombinację. Mamy tutaj oczywiście kaptur i ogólnie myślę, że taki płaszcz rozjaśni nam i rozweseli każdy brzydki deszczowy dzień. Trzeci trend to są graficzne wzory, a ponieważ graficzne wzory od razu zakładamy, że są takie artystyczne i kojarzą nam się raczej z wolnymi zawodami, to chciałam pokazać, że możemy je świetnie również wkomponować w jakiś zestaw letni do biura. W pierwszym zestawie mamy spodnie, graficzne wzory to są akurat rąby, spodnie są jasne, wzór też jest jasny, także tak bardzo się nie odznacza. Do tego mamy luźną, koszulową bluzkę, wypuszczoną na zewnątrz, która nam zwiększa sylwetkę, która dodaje nam tutaj formalnego charakteru i świetnie się komponuje właśnie z tymi spodniami. I do tego oczywiście buty z zakrytymi piętami i czubkiem, no bo mamy tutaj ten wzór w zestawie do korporacji. Natomiast jest to, myślę, taki lekki, letni, biurowy styl z pazurem i z takim graficznym twistem. W drugim zestawie graficznym elementem będzie wzór na takiej marynarko narzutce, można powiedzieć. Powiedzmy, że będę to nazywała taką marynarko kardiganem. Marynarką. Niech będzie marynarka miękka, letnia, no bo w lato oczywiście jest nam ciepło. Natomiast tutaj mamy ciemną bazę. Mamy ciemne, eleganckie spodnie, ciemny top, ciemne buty i właśnie jedynym takim kontrastowym, lekko wyróżniającym się elementem, właściwie nawet mocno wyróżniającym się, ale wyróżniającym się elementem jest właśnie ta marynarka w takie artystyczne, maziaje, rozmazane wzory. I o ile nie mamy takiego ścisłego dress code'u, o ile nie mamy jakiegoś, wiecie, spotkania z ważnym klientem w pracy, to myślę, że również latem spokojnie tego typu marynarkę, zwłaszcza z taką stonowaną bazą, założyć jak najbardziej możemy. Czwarty wiodący trend to oczywiście musi być hippie, to są lata 70, czyli hippie i boho. I tutaj mam znowu trzy propozycje. Pierwsza z nich będzie najbardziej oczywista, czyli klimaty hippie, boho, artystyczne na plażę. Tutaj mamy shorty, mamy górę od stroju kąpielowego i mamy taką narzutkowe kimono właściwie, taką kimonową narzutkę, o, z frędzlami, haftowaną, w kwiaty, no po prostu to wygląda lekko, tak festiwalowo, tak właśnie letnio, plażowo, kiedy mamy fajny czas, kiedy się bawimy, kiedy się opalamy, kiedy właśnie możemy poczuć ten wiatr we włosach. Myślę, że tutaj ten styl hippie idealnie się właśnie do takich zestawów nadaje. Drugi zestaw to będzie zestaw miejski z kolei z dzwonami. To nie są bardzo mocno rozszerzane dzwony, tylko tak lekko i dzwony to jest element lat 70., taki typowy, kojarzony właśnie z tamtym czasem. Do tego mamy zamszową bluzkę z frędzlami. Akurat ta bluzka jest taka trochę w klimacie country, ale całość jest właśnie w klimacie lat 70. i również hippie, także te frędzle również fajnie się ruszają razem z sylwetką, grają na wietrze i do tego na przykład świetnie wyglądałyby koturny, ale świetnie też będą wyglądały sandały na słupku, tak jak tutaj w tym zestawie właśnie słupek. Mamy słupek, to jest też taki obcas lat 70. A ponieważ również te klimaty hippie boho bardzo nam się kojarzą artystycznie, to chciałam pokazać, że można je też świetnie wkomponować do biurowego dress code'u, do takiego zestawu do pracy, bardziej eleganckiego. I tutaj mamy zestaw ze spódnicą. Tutaj spódnica w takim kolorze karmelowym. To jest spódnica, to jest taki też kolor lat 70. I to jest, ta spódnica jest właśnie elementem tutaj stylowym, właśnie takim w klimacie trochę hippie, boho artystycznym lat 70. Mamy tutaj na dole zwykłą, taką prostą formę w klasyczny ołówek, to jest spódnica ołówkowa, czyli taka biurowa, ale na dole mamy ażurową wycinankę, która właśnie nam ten element artystyczny wprowadza. Do tego bardzo stonowana reszta, czyli szpilki oczywiście z zakrytym palcem i jeszcze top i długi kardigan marynarka, który nam pięknie ten zestaw tonuje i który nadaje tutaj właśnie temu zestawowi formalnego charakteru, także hippie i boho, lata 70. do biura, jak najbardziej możemy sobie w takie nasze biurowe zestawy ten trend wkomponowywać.
ten klasyk taki letni, o którym mówiłam na początku, bo już trendy przeszłyśmy, to będzie styl taki trochę etno, safari, to są kolory khaki i militarna zieleń. To są takie klimaty, które każdego lata są modne i jeżeli chcemy być modne, fajnie wyglądać latem, to jeżeli wybierzemy coś właśnie w kolorze khaki, w tym sezonie trochę z nutką militarnej zieleni, ale też właśnie w takich klimatach etno, to będziemy modne. I tutaj mamy dwa zestawy. Pierwszy z nich to jest zestaw z obłędnymi spodniami. To są spodnie z lejącego się materiału, długie, właśnie w kolorze takiej militarnej zieleni. I to są spodnie typu palazzo, czyli takie grające na wietrze, które się pięknie z sylwetką ruszają, jak grają, które nam nogi wydłużają. Tutaj po prostu no, wygląda to tak nonszalancko, ale bardzo szykownie, letnio i stylowo, tak lekko. Do tego mamy również z podobnego lejącego się materiału beżową bluzkę. I ten zestaw jest również taki w klimacie lat 70. jeszcze z tymi sandałkami na słupku. Natomiast jest to właśnie taki letni klasyk w kolorze khaki, trochę etno, trochę właśnie tam się coś dzieje dzięki tym spodniom. Mi się ten zestaw strasznie, ale to strasznie podoba. To jest chyba mój ulubiony zresztą zestaw z tych wszystkich, które teraz oglądamy. Druga rzecz właśnie w takim kolorze typowo letnim to będzie parka na letni deszcz i to będzie parka właśnie khaki ze ściągaczami w talii, z kapturem i taką parkę świetnie możemy właśnie wkomponować w biurowe zestawy, tak jak tutaj widzicie, z klasycznymi spodniami czarnymi, z białą koszulą na przykład. To jest też świetny patent, jeżeli na co dzień musimy się ubierać zgodnie z jakimś dress code'em, czyli wyglądać w pracy formalnie i bardzo profesjonalnie, to na przykład, jeżeli będziemy wychodzić, chwycimy sobie jakąś torebkę albo właśnie jakiś fajny płaszcz, jakiś taki element na zewnątrz, apaszkę, chustkę, który nam strój ożywi, który nam doda takiego trendowego charakteru, to również właśnie te trendy będziemy mogły w nasze zestawy biurowe wkomponować. I tutaj, jeżeli będziemy mieć właśnie ciepły, letni, ale deszczowy dzień, to taka trendowa parka w kolorze khaki będzie takim doskonałym uzupełnieniem, modnym uzupełnieniem naszego codziennego dress code'u. A na zakończenie będą teraz dwa zestawy z rzeczą, o której mówiłam wcześniej, którą ja bardzo lubię i która mi się bardzo podoba. Mowa tu oczywiście o kombinezonach i tutaj mamy dwa letnie kombinezony. Paula najpierw w kombinezonie z krótkimi spodniami, bo to nie musi być przecież, nie muszą być długie spodnie. To będzie zestaw taki na lato, do miast albo na plażę, luźny. W kombinezonie bardzo mi się podoba wzór, bo to są takie graficzne słonie. Czyli mamy tutaj kilka trendów w jednym, nie dość, że kombinezony, to jeszcze właśnie trend graficznych, artystycznych, różnych nadruków. Świetnie młodzieżowo tak się to prezentuje, do tego jeszcze okulary i możemy lecieć gdzieś tam w miasto albo na plażę. Drugi zestaw to będzie kombinezon na wieczór. I to będzie taki kombinezon już w kwiaty rozmazane w kolorach takich niebieskich i zieleni. To jest również kombinezon, który możemy założyć z powodzeniem na dzień właśnie na plażę do miasta albo ze szpilkami, tak jak mamy tutaj jeszcze z takimi połyskującymi kamieniami. Spokojnie możemy założyć go na imprezę, na jakąś nawet uroczystość, jeżeli byśmy sobie założyły na wierzch jakiś płaszcz. Także to jest też taki kombinezon kameleon, ale tutaj widzimy go właśnie w wersji wieczorowej. Jeżeli Wy jeszcze żadnego kombinezonu nie mierzyłyście, to ten sezon jest idealny, bo wszędzie jest pełno kombinezonów. Tutaj ogólnie w TK Maxie znalazłyśmy chyba z 20 rodzajów różnych kombinezonów. Wybrałyśmy akurat te dwa. W każdym razie mierzcie, koniecznie Wam polecam, bo taki kombinezon to jest coś takiego niestandardowego i możemy wyglądać fajniej niż w niej jednej sukience. Także mierzcie kombinezony koniecznie. To już jest koniec. Mamy nadzieję, że nasze propozycje Wam się podobały. Paula, powiedz mi, w którym zestawie Ty się czujesz najlepiej? Zdecydowanie w tym kombinezonie, który mam na sobie. Czyli lato, zostaje impreza, już czujesz ten taki letni klimat. Dokładnie tak. Dajcie znać, które zestawy Wam się najbardziej podobało i ogólnie który trend na nadchodzące wiosnę i lato, właściwie obecną wiosnę i nadchodzące lato podoba Wam się najbardziej i który najchętniej w to swojego stylu wkomponowujecie. Także my dziękujemy Wam za wspólne oglądanie. Do zobaczenia w moich następnych filmach, a następny film z TK Maxa to będzie film o stylu, o poszukiwaniu swojego stylu. Zobaczycie już, mam nadzieję, za około 2 tygodnie. Także jeszcze raz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!